Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Wiecznie jestem po godzinach, więc nie było kiedy nagrać dla Was filmu o naszym nowym sklepie w Piasecznie, który widzicie tutaj. Sklep w sumie otworzyliśmy już dawno, bo w grudniu zeszłego roku, czyli minęło mu już pół roku funkcjonowania. Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Jest jak zwykle po godzinach. Był plan nakręcić porządne wideo, w którym pokażemy, jaki fajny otworzyliśmy nowy sklep, ale oczywiście zaczął się sezon i nie ma czasu na zabawę w youtubera. Także polecimy szybko, żebyście mogli w ogóle zobaczyć, jak udało się zrealizować projekt. Tutaj mamy serwis. Zgodnie z planem stanęło tu 6 stanowisk serwisowych i myjnia. Także w tej chwili przepustowość tego serwisu będzie naprawdę duża. Będziemy go rozbudowywać o stanowiska serwisu dla rowerów elektrycznych i dla trenażerów, bo trenażerów w tym roku poszło w rynek ponad 1,5 razy więcej niż w zeszłym roku i powoli zaczynają być wyeksploatowane na tyle, że wymaga to serwisów. Tutaj, jak widzicie, trochę rowerów do serwisu już się nazbierało. A dalej mamy wypożyczalnię walizek. Funkcjonuje ona u nas od lat, podobnie jak wypożyczalnia trenażerów, także jeżeli jedziecie w jakieś ciepłe kraje, to możecie zamówić sobie pakowanie, walizkę, dostawę na lotnisko, odbiór z lotniska, co tam sobie wymyślicie. A my powoli idziemy już na piętro. Po drodze mijamy nowe rowery, jest ich jeszcze trochę do kupienia, ale niech Was to nie zwiedzie. Za jakiś tydzień albo dwa rowery w Polsce powinny poważnie zacząć się kończyć. Tutaj mamy takie miejsca eksponowane na jakieś lepsze sztuki. Chwilowo na sztukę jest tu wstawione cokolwiek. No dobrze, może oprócz tego Pinarello, które rzeczywiście pasuje do tego miejsca. Naprzeciwko nas jest Decathlon, który podobnie jak i my nie ma szczęścia w tym sezonie, bo ciągle mamy lockdown, ciągle coś jest zamknięte, a jak jest otwarte, to nie ma co sprzedawać, bo jak wiecie, nie ma rowerów. Zresztą o tym niemaniu rowerów firm Wam wkrótce już też popełnię. Obok nas jeszcze ma powstać aktualnie to chyba Starbucks, a tutaj jest właśnie lokal, czy jakaś Costa Coffee i będzie tutaj możliwość kupowania kawy z samochodu. Ale do rzeczy. W budynku, w którym my się znajdujemy, znajduje się też całe Liberty Motors. To jest wielki przedstawiciel motocykli. Na filmie zapowiadającym ten sklep możecie obejrzeć, jak to u nich w środku wygląda. Jest naprawdę bardzo ładnie. Budynkiem zarządza też nowoczesna firma od budynku, w związku z czym mamy tutaj na przykład stojaki na rowery, mamy bezpłatny stojak narzędziowy z pompką, gdzie można skorzystać i sobie podpompować rower, czy dokręcić jakieś śrubki. Na dole mamy tutaj serwis. Utknęliśmy co prawda na etapie naklejenia reklamy zewnętrznej. Jak widzicie, w końcu wjechało logo na górę, bo się wszyscy pytali, czemu nie ma logo i gdzie my jesteśmy, więc już logo jest. A na dole jest serwis, który też jeszcze musimy sobie trochę okleić, ale to się oczywiście zejdzie. Wchodzimy do środka i tutaj w tym sklepie właśnie kluczowym miejscem jest serwis, bo zajmuje cały dół. Tutaj akurat wjechała nasza wypożyczalnia rowerów miejskich, bo chwilowo było jakieś duże wypożyczenie miejskich. Mamy też wypożyczalnię rowerów triatlonowych i szosowych. Dzisiaj też wyjeżdżało jakieś 8 szosówek. Mamy też dział retro. W dziale retro stoi nasz składak, który ostatnio był na jakimś wypożyczeniu. Wróć, nie składak, tandem, a składak stoi dalej. To jest nasz składak do specjalnych poruczeń, jak trzeba pojechać do Leroy'a po jakieś śrubki. Tutaj mamy wypożyczalnię naszych walizek triatlonowych i zmagazynowane trenażery, które dopiero w zimie zaczną więcej rotować. A tutaj mamy serwis. W serwisie oczywiście mnóstwo roboty, szafki, nasze myjnia. Wszystko tutaj znajdziecie. Zresztą przebitki z tego serwisu można było zobaczyć już wcześniej. Na dole mamy jeszcze do zagospodarowania taką wielką ścianę, ale ona musi doczekać się na swój czas. Drugą wielką ścianę jeszcze nie zagospodarowaną mamy tutaj przy schodach. Chwilowo akurat
wisi tu plansza Sixta, bo obsługiwaliśmy dla nich grubszy temat z rowerami elektrycznymi. Zresztą przy tej okazji na zaproszenie firmy Six miałem okazję przejechać się po trasie wyścigu e-bike'iem i powiem Wam, że to jest całkiem ciekawe doświadczenie i wbrew pozorom człowiek musi się zmęczyć. Tutaj mamy takie piękne wnęki na rowery, które zaprojektowała nam wybitnej klasy pani projektant. Ja bym je może zrobił trochę inaczej, ale są jakie są. Korzystając z metrażu, możecie tutaj też kupić bagażniki na rower, bo wreszcie jest na to miejsce i dużo różnych akcesoriów. O, tam akurat są otwarte drzwi, to zajrzymy do naszego fitting studia. Jak wiecie, jest to jedno z pierwszych w Polsce, pierwsze w Polsce fitting studio w zasadzie. Nasze pierwsze BG studio jest już w czwartej lokalizacji, bo na początku było na Stegnach, potem było na Kenie na poziomie parteru, potem było na Kenie na Antresoli, a w tej chwili w Piasecznie przy Puławskiej 44D naprzeciwko Fashion House. To jest już czwarta lokalizacja tego studia. Jedna rzecz jest niezmienna, dalej pracuję w nim i ustawia Was, fituje nasz niezawodny fiter Wojtek Marcjoniak. Ale tutaj w tym salonie mamy już te Fitting Studia 2. Zaraz Wam pokażę drugie. Jedną z kluczowych kwestii przy budowaniu nowej placówki było uruchomienie dodatkowego studia fittingu. Dlatego, że pierwsze studio, które odpaliliśmy już ponad 10 lat temu, zdecydowanie przestało obsługiwać ruch i ilość klientów, którzy do nas trafiali na usługi fittingowe. Oczywiście takich małych rowerków jeszcze u nas w studio nie ustawiamy, ale takie czasówki jak najbardziej. Drugie studio, jak widzicie, to pani fitter, czyli Dorota, nasz nowy nabytek. Dziewczyna, która w swojej pracy wykorzystuje zarówno system Retula, jak i niezależne oprogramowanie, z którego szkolił nas sam Jarek Dymek, jak również maszynę Precision Fit od Treka, która pozwala ustawić odwzorowanie dowolnego roweru. Mamy też oczywiście dział z akcesoriami. Tutaj mamy ukrytą kontrabandę Shimano. Gdyby ktoś potrzebował z Was jakichś części, których nie ma na rynku, to myślę, że tutaj je znajdziemy. Akcesoria klasycznie. Tutaj mamy Speca, Bontragera, Mavica, Shimano, ale też rozwijamy się o kolejne marki, takie jak DMT czy Giro, bo tutaj duży progres te marki zrobiły i dużo nowości staramy się wprowadzać. Też jest taki pomysł, żeby iść w marki polskie, ale o tym za chwilę. Tutaj mamy wkładki customowe, to też jest nowe rozwiązanie, bo do tej pory sprzedawaliśmy tylko wkładki gotowe. Poszerzyliśmy ofertę akcesoriów i customowych części, takich jak Ceramic Speed czy Absolute Black. Tu widzicie przemyt Korp, idzie pełną parą. Teraz już się nie wozi dragów z Kolumbii, teraz się wozi Shimano. Kaski też kilka marek. Tutaj z kolei mocno istnieje niemiecki Abus, który jako jedna z kilku marek panuje nad dostawami w pandemii, co ciekawe. Także udaje im się te zamówienia bez większego problemu realizować. Również teraz w pandemii trochę jest więcej czasu, bo mniej jest nowych rowerów, więc sporo robimy customowych projektów, takich jak tutaj już pomalowana rama dla pewnego Łukasza z różnymi wywrotowymi hasłami klubu sportowego nie ma, nie mogę, i w kolorze jego Mustanga z charakterystycznym konikiem. Tu akurat super kaliber, którego trzeba było przemycić z jakiegoś niemieckojęzycznego kraju, bo firma Trek była łaskawa zgubić rower klienta i położyć na to lachę, no ale tak już się niestety zdarza. Jak mówiłem wcześniej, będziemy chcieli iść w polskie marki. Taki był pomysł, jak sklep w grudniu powstawał. Tu widzicie jedyny obcy logotyp póki co w całym sklepie. To jest właśnie firma Danielo. W sklepie pełen wybór kasków, klasycznie takich marek jak Giro, Bontrager, Abus, Specialized, czy takich tańszych jak Kelis, albo czasem jakichś specjalnych jak Urcz.
czy zupełnie nowych w naszej ofercie, ale od 30 lat na rynku dla cyklistów, na rynku kasków kolarskich, kaski marki HFC, które zresztą możecie obejrzeć na naszym kanale. Klasycznie dużo butów, jak to u nas, tutaj też Specialized, Bontrager, CD, znajdzie się Spiuk, czasem jakiś Mavic, czasem jakiś Shimano. Okulary sportowe, Rody Project, Oakley, Uvex, wkładki do butów, bloki, wszystkie możliwe akcesoria dla mniej lub bardziej zaawansowanych kolarzy. Mocna oferta rowerów szosowych, chociaż w tym roku pewnie duża część naszej oferty będzie dotyczyła wymiany rowerów, jednych na nowsze, składania na ramach, przebudowy waszych maszyn, czy sprzedaży rowerów z działu rowerów używanych, bo rowery nowe, które tutaj widzicie, są pewnym ewenementem, jako że nie bardzo daje się już kupić następne sztuki. Jedna z firm, z którymi współpracujemy od wielu, wielu lat i którą bardzo szanuję, to Danielo. I tutaj przechodzimy do działu z ciuchami na rower. Tutaj też znajdziecie jeszcze Specialized'a czy Bontragera, ale właśnie w kierunku Danielo chciałbym w przyszłości podążyć. A może nie tylko w kierunku samego Danielo, co w ogóle w kierunku polskich marek. To, co się obecnie dzieje na świecie, wielka presja ze strony dużych korporacji, a jednocześnie spore problemy z dostawami z Chin, spore też problemy z funkcjonowaniem i z porozumieniem z producentami dużych światowych brandów, spowodowały, że mimo iż jest to trudniejsze handlowo, trudniejsze marketingowo i wymaga od nas dużo więcej pracy, jest bardziej ryzykowne na mniejszej marży, to jednak właśnie w kierunku polskich marek chciałbym podążać. Stąd takie marki ciuchowe właśnie jak Danielo czy Rockday, którego tu widzicie. Z Danielo zaczęliśmy też robić nasze własne modele i linie, wzory. Tutaj jest na przykład taka o budowlana, śmieję się, kamizelka, która służy do treningów przy słabej widoczności, żebyśmy byli dobrze widoczni, żeby zwiększać nasze bezpieczeństwo. Sklep ma dwie przebieralnie i nawet nie przekształciliśmy ich jeszcze w szafę, tak jak się to stało od razu po otwarciu w Wilanowie. Oczywiście duża oferta siodełek. Tutaj pomagają nam w doborze tych modeli nasi fiterzy, bo mają doświadczenie, wiedzą, które siodła dobrze pasują naszym klientom, do którego typu rowerów, które siodła będą odpowiednie i tak staramy się je dobierać, żeby można było wybrać wygodne siodło i oczywiście sztyce w odpowiednim rozmiarze z mniejszym lub większym offsetem, jeżeli pojawia się konieczność jej wymiany. Jeszcze wracając do marek, które tutaj chcemy sprzedawać, to właśnie marki polskie, takie jak Rondo, które niestety w tym roku też jest prawie niekupowalne w jakichś sensownych ilościach, czy takie specyficzne, ale zdobywające na świecie fajną pozycję marki jak Antidote. Takie właśnie produkty będziemy chcieli wam pokazać, będziemy chcieli je tu wprowadzić do sprzedaży, a nie tylko duże światowe brandy jak Trek czy Specialized, czy chociażby Kelis, z którym pracujemy już pewnie z 15 lat. Pamiętam tam z 4 pewnie albo 5 prezesów, którzy się zdążyli zmienić. Zresztą w większości marek i przedstawicielstw, które mamy w ofercie, kadry zdążyły się już raz albo kilka razy wymienić, a my cały czas sprzedajemy dla was te rowery. W niektórych przypadkach pamiętam, kiedy klienci przychodzili z rodzicami do nas jako małe dzieci, a w tej chwili sami już przychodzą do mnie z dziećmi i kupują dla tych dzieciaków kolejne rowery, czy wymieniają kolejne rowery w miarę jak dzieciaki rosną. Oczywiście w placówce nie mogło zabraknąć pralki, a jak pralki, to oczywiście Beko, firmy, która od lat wspiera chociażby polskie triatlony. Tyle takiego krótkiego, polonowego filmu o sklepie w Piasecznie. Piszcie w komentarzach, czego wam brakuje w ofercie sklepów rowerowych. Tutaj mamy przestrzeń,
żeby spróbować na to zapotrzebowanie odpowiedzieć, żeby może stworzyć jakiś ciekawy punkt na rowerowej mapie Warszawy. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeżeli Wam się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości. My tymczasem wracamy do lipca, w zasadzie do września. Tutaj cały stojak jest pełen kolekcji Rock Day'a. To też jest pewna, może nie nowość, ale pewien comeback, bo rozwijamy tutaj segment MTB, który w zasadzie zaginął, odkąd odpaliliśmy sklep w Wilanowie i bardzo dużo szło tam rowerów szosowych. Gravele, no nieśmiertelne, modne gravele. Tutaj też widzicie akurat Specialized'a czy BMC, ale też i Gianta. Dział damski, tu się wkradły jakieś, widzę, kaski też dziecięce, ale generalnie pomysł jest taki, żeby panie miały swój kąt i mogły sobie w spokoju obejrzeć swoje rzeczy. Tutaj jest strefa trenażerów, gdzie jest stacja testowa Wahoo, jest też platforma testowa Sarisa. Także praktycznie każdy trenażer dostępny na polskim rynku możecie u nas kupić czy wypożyczyć, lub kupić na przykład używany z naszej wypożyczalni trochę taniej niż nowy. A w oczekiwaniu na jakąś ekspresową naprawę lub przygotowanie roweru do odbioru, na przykład nowego, zakupionego, czy montaż akcesoriów, można sobie w spokoju tutaj u nas posiedzieć, poczekać, napić się kawy. Mamy też program wymiany rowerów. Jak wiecie, to już 7 rok funkcjonuje. Można u nas oddać w rozliczeniu swój poprzedni rower, kupując nowy rower. Można też kupić rower używany, trochę tańszy na przykład niż by trzeba zapłacić, gdy był nowy, a poza tym często w segmencie używanych dostępne są modele, które już nie są produkowane, a są poszukiwane, fajne, ludzie ich szukają i chcą mieć taki rower, a nowego już kupić się nie da za żadne pieniądze. Więcej też mamy rowerów elektrycznych, bo też jest przestrzeń, żeby je pokazać. Klasycznie duża oferta rowerów szosowych, zarówno nowych, jak i używanych. No tutaj w zasadzie zaczynamy od 2-3 tysięcy, a kończymy w okolicach 60, także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o rowery, to oferta sklepu została poszerzona i znajdziecie tutaj wszystkie typy rowerów. I rowery składane, i rowery szosowe, rowery triatlonowe, modną w tej chwili kategorię rowerów, gravel, czy troszeczkę wygodniejsze modele rowerów szosowych, takich jak Trek Domani czy Specialized Rube. Również oferta rowerów używanych jest przez nas poszerzana z każdym, w zasadzie można powiedzieć, dniem. W komisie trafiają się prawdziwe perełki, tak jak na przykład ten karbonowy Knoli na bezprzewodowej grupie SRAM AXS. Tutaj mamy Kone, takiego gravela na prostej kierownicy, na szerokich oponach, Kone Unit. Rowery szosowe również możecie tutaj u nas wypożyczać. W planach jest odpalenie treningów takich, jak robimy z Wilanowa, również żeby tutaj startowały właśnie ze sklepu w Jasecznie. I to będą treningi zapewne nie tylko szosowe, ale również MTB i właśnie na rowerach gravelowych. Również rowery turystyczne, czy takie rowery codzienne są tutaj dostępne, zarówno crossowe, jak i rowery takie do dojazdów do pracy, czy nawet właśnie przyczepy do wożenia swoich pociech na spacery. Także wszystkie te rzeczy możecie w sklepie znaleźć, możecie je też w większości przypadków wypożyczyć. Ten sezon będzie bardzo trudny, jeżeli chodzi o dostępność towaru, także jeżeli nosicie się z zamiarem zakupu jakichś rowerowych tematów, to polecam jak najszybciej się tematem zainteresować, bo za chwilę może się okazać, że już nie bardzo jest jakiś wybór. Duży wybór akcesoriów, również do rowerów turystycznych, czy błotniki, czy bagażniki, czy jakieś sakwy turystyczne, to wszystko tutaj znajdziecie, foteliki do przewozu dzieci, szeroki wybór zapięć Abusa, to wszystko mamy na miejscu. W sklepie jest też wreszcie możliwość obejrzenia z bliska
plecaków. A my powoli zbliżamy się już do drugiego stanowiska fittingowego. Jest to w tej chwili bardzo mocno rozwijający się segment i bardzo pożądany przez klientów rodzaj usługi, właśnie dopasowanie roweru, bo no niestety na rowerach często jest tak, że gdzieś tam nas coś boli, cierpnie nam ręka, drętwieje to i owo i tutaj właśnie z pomocą przychodzi fitting. Tutaj mamy drugie stanowisko, dzisiaj akurat wolne, nikt się w tej chwili na nim nie ustawia. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie mamy terminy na fitting, to mniej więcej w ciągu 3 tygodni już się można zapisać. Czasem w ekstremalnych przypadkach ten czas gdzieś tam się wydłuża do miesiąca, czy nawet półtora miesiąca. Tak mniej więcej z bliska wygląda nasz nowy sklep. Tak jak powiedziałem, no tutaj projekt zakłada wejście z markami polskimi, takimi właśnie jak Rondo, jak Rockday, jak Danielo. Rozwijanie serwisu, rozwijanie fittingu, rozwijanie rowerów customowych. Może nie są to najłatwiejsze do zarobienia pieniądze, bo na pewno łatwiej jest wyciągać na potęgę nowe rowery z pudeł i po prostu nabijać paragony na kasę, ale po pierwsze to nie do końca taki sklep rowerowy z prawdziwego zdarzenia powinien funkcjonować moim zdaniem tak jak taki market, który tylko te rowery podaje z zalady, jak i też no myślę, że nie da się w nieskończoność tak prowadzić sklepu rowerowego, bo rynek za chwilę nasyci się klasycznymi rowerami, pozostanie pewnie ssanie na rowery elektryczne, a trzeba będzie jakoś te luki wypełnić po tych rowerach, których nagle już tyle nie będzie wyjeżdżało. Mam nadzieję, że sklep Wam się podobał. Jeżeli macie ochotę nas odwiedzić, zapraszam do Piaseczna na Puławską 44D, jak widzieliście naprzeciwko Decathlonu, w tym samym pawilonie co Liberty Motors. Hej!